przestrzeniach zamieszkało, tworząc je, budując, czyszcząc, szorując, zakładając wielki zakład Boromeusza, różne instytucje, oddając swoje życie. Tak jak słyszeliśmy, niektóre też w późniejszym czasie poniosły śmierć poprzez zarażenie chorobą, czy oddając śmierć męczeńską w podziemiach, tam gdzie mamy dom seniora, zabita siostra Adelbun przez Rosjan. Mówi o tym nam jedna z tablic na tych murach, gdzie mamy piękne czerwone róże w tej chwili. Natomiast dzisiaj taką wielką uroczystość chcemy odsłonić kolejną tablicę, która będzie mówiła wszystkim przechodzącym, mówiącym, że franciszkanki od pokuty ich miłości chrześcijańskiej swą modlitwą i służbą głoszą Ewangelię od 150 lat w Pojnicach. Wiemy, że to w całej Polsce, ale w tym miejscu, gdzie się wszystko zaczęło, chcemy w ten sposób uchoronować, żeby ta tablica powstała i przypominała wszystkim, że to jest nasze miejsce, gdzie rodziła się polska prowincja. Do nas dzisiaj tutaj już nic nie należy, my jesteśmy gośćmi w tym miejscu, ale na pewno nasze serca czują się u siebie. Szczególnie w tej kaplicy, gdzie jeszcze jedna z naszych sióstr jako zakrystianka posługuje i troszczy się o tę cząstkę, która dla nas jest jakby taką małą porcją kolą, jak dla Franciszka w Asyżu, gdzie jeszcze przychodzimy i modlimy się i możemy tam po prostu wejść. Pozostałe inne budynki należą do różnych osób. Czy w przyszłości będą należały do nas, tego chyba Pan Bóg może wie, ale my na razie o nich nie marzymy, natomiast sentymentem tutaj wracamy, ilekroć przechodzimy, zawsze mówimy, nasz Boromeusz, tutaj siostry, nasz Mariański, nasz dom świętego Franciszka. Bardzo się cieszymy, że miasto pozostawiło wszystkie figury, co znowu w porównaniu z Orlikiem jest namienne. Po wichurze zostały figury tu na naszym domu, w pierwszym domu w Polsce też zostały figury nasze. To jest też tak bardzo ciekawe. Bardzo proszę, to jest tak bardzo nieoficjalnie, bo to jest taka historyczna tablica, bym prosiła księdza Tomasa, księdza biskupa Wisława, biskupa tej diecezji, siostrę Deborę, o odsłonięcie tej tablicy. Spróbować trzeba, żeby tam z dołu może się udać. No,